Cześć wszystkim, z tej strony Myszu i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Harry Potter Uniwersum. Coś mi się ostatnio skin nie ładuje w Minecrafcie, nie wiem dlaczego. Będę to musiał sprawdzić, bo połączenie z netem normalnie mam, ale jakoś nie chce się skin wygrywać, no ale mniejsza ze skinem. Witam was po znowu długiej przerwie, ale no nie miałem za bardzo kiedy siedzieć nad uniwersum i nie miałem kiedy nad nim grzebać, no ale ostatnio znalazłem trochę czasu i przysiadłem, no i jest. Jest i ona. Nie wiem czy wymarzona, nie wiem czy dokończona. Ja mam jeszcze kilka pomysłów co mógłbym zmienić, ale jest ona, jest Nora. Nora, czyli oczywiście mieszkanie rodziny Wesleyów. Tu mamy garaż. Szukałem jakiegoś bloku, który ładnie by oddał taki zardzewiały kolor. Niestety nie znalazłem żadnego, który miałby równocześnie pełny blok, jak i schody i półbloki. Więc no cóż, musiałem się posiłkować tym, co miałem. No i oczywiście za dużo w środku nie zrobiłem. No bo zwykły czysty Minecraft nie oferuje zbyt wielu narzędzi, więc wrzuciłem to, co mi się wydało w miarę sensowne. Jest jakiś stół, być może go troszkę poszerzę jeszcze, bo jeżeli to ma być taki stół roboczy do nie wiem, majsterkowania, to myślę, że powinien być troszkę szerszy. Nie wsadziłem do środka żadnego mojego wariactwa na temat Forda Anglii oczywiście, no bo jak wiemy w drugiej części Ford Anglia przeniósł się do zakazanego lasu, więc przejdźmy już do samego domku, gdzie troszeczkę bardziej miałem okazję pobawić się wnętrzem. Wchodzimy oczywiście od strony kuchni, gdzie mamy duży stół, który pomieści, mam nadzieję, całą gromadkę Wesleyów. Mamy jakąś lodóweczkę, mamy oczywiście piecyki do, nie wiem, do gotowania, jakieś półki, jest zlew, jest półka, na której można pokroić coś, no i jest oczywiście legendarny zegar pani Wesley. Nie bardzo miałem możliwość zrobienia go w innym klimacie, więc zrobiłem tak. Są jakieś zasłonki w oknach. Obok mamy salon. A, tam jeszcze była spiżarnia. W spiżarni nie ma nic odkrywczego. Jest trochę skrzyń i to w sumie wszystko. Ciekaw jestem, jak nagra mi się audio, bo zapomniałem przystawić z 5.1 na 2.0 i jestem ciekaw, czy da radę to jakoś później przerobić. Tu mamy kominek, troszkę proszku fiu, wchodzimy, pstryk, teleportujemy się, te sprawy. Oczywiście tu też zasłonki, jest kanapa, jest jakiś dywan, jest fotel, jest wyjście do ogrodu, gdzie mamy ogródek Wesleyów, jest szopa, namiotły, czy cokolwiek, ale pewnie głównie namiotły. I możemy iść wyżej. Wyżej mamy piętro, na którym mieszkała Ginny. Te pokoje są raczej niewielkie. Jest jakieś akwarium na tego jej puszka, czy jak to dziadostwo się nazywało, czy pufka. Jest pokój Billa i Charlie'ego. No, już pewnie myśleliście, że ich położyłem razem, ale nie, każdy ma osobne wyro, jest jakaś szafa. Billy i Charlie nie byli jakoś specjalnie opisani z charakteru, tacy jacy byli, gdy mieszkali z rodzicami, więc jakby nie mogłem oddać za bardzo ich charakteru. Starałem się jakoś w tym designie pokoi oddać jakiś charakter. Ginny ma biurko, przy którym mogła się uczyć, oraz szafę, w której mogła mieć jakieś tam swoje szmatki czy coś. Natomiast na Billa i Charlie'ego nie miałem specjalnie pomysłu. Dalej mamy pokój Freda i George'a, tudzież Greda i Forge'a. No i oczywiście mamy jakieś ingrediencje dziwne, jakieś kwiaty, grzyby,
stędy alchemiczne, jakieś zabrudzenia na podłodze, być może krew, być może jakieś magiczne substancje. Oczywiście mamy magiczne fajerwerki Wesleyów, no i jakiś tam spanko. Im wiele zapewne nie trzeba było do szczęścia. Jest też pokój Percy'ego, oczywiście typowy pokój Kujona, duża szafka z książkami, jakiś kubek został, szafka nocna, wyro, biureczko do nauki i wszystko w temacie. Wchodzimy wyżej, no i wyżej mamy kibelek, mamy sam tron, mamy papier toaletowy, są jakieś dywaniki podłogowe, jest zlew na dwie osoby. Jak się przyjrzycie, tu mamy sznurek na pranie rozciągnięty, wanna z zasłonką, jakiś ręcznik, można się wypultać, całkiem spora wanna, można się nawet całą rodziną kąpać, jakby mieli takie życzenie, nie wiem, nie znam obyczajów Wesleyów. I wchodzimy jeszcze wyżej, tu mamy pokój rodziców, Molly i Arthur, duże wyro na no, dużych rodziców, umówmy się. Są jakieś tam książki, są szafki i zasadniczo tyle. Muszę się pobawić troszeczkę, bo wiem, że gdzie to jest? O, że można coś tam porobić, żeby mieć różne tekstury tych główek. To chyba chodzi o tą konkretną, że można je spawnować tak, jakby się odcięło komuś główkę, a są takie skiny, które mają na przykład zamiast głowy radio i można tego użyć. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Jak to rozkminię, to na pewno wam to pokażę. Na razie się za to nie brałem. No i na samej górze, prawie na samej górze, mamy pokój Rona, który według książki był cały pomarańczowy od plakatów jego ulubionej drużyny. No niestety Minecraft nie oferuje nam plakatów jego ulubionej drużyny, ale miałem pomarańczowe banery. Nie wygląda to najpiękniej, ale to jest jedyne, co mi przyszło do głowy. Oczywiście mógłbym to też oblepić gliną pomarańczową i troszkę inaczej by to wyglądało. Problem jest w tym, że to jest pokój graniczny, więc przebijając się przez tą ścianę już wybijam się na zewnątrz, więc musiałbym zrobić też pomarańczowe ściany od zewnątrz, a to już by dziwnie wyglądało. Tudzież mógłbym uzupełnić wewnątrz jeszcze różową gliną, znaczy pomarańczową gliną. Natomiast to by jeszcze bardziej zmniejszyło pokój, a ja już nie miałem tu za dużo miejsca do popisu. Myślę, że może jeszcze coś tu zrobię. No i oczywiście mamy na górze poddasze, na którym mieszkał gul, jest i gul. Też nie jest może zbyt wyczesany, że tak powiem, ale umówmy się, Minecraft ma swoje limity. Zrobiłem mu piżamę, żeby nie było. Grzyby się rozprzestrzeniają, widzę. Miał być jeden, są już cztery. Ale cóż, mamy stąd całkiem fajny widok. Zostawiłem też kilka skrzyń jako graty. Oczywiście musiało zacząć padać. Trzeba się tego pozbyć, bo to nie dość, że będzie szumieć, to jeszcze nie za ciekawie wygląda. I to chyba tyle jeszcze. Myślę, że na szybko sobie zejdziemy na dół, oblecimy całą norę dookoła, zobaczymy jak to wygląda z zewnątrz. I myślę, że już niedługo, postaram się dosyć niedługo wrzucić kolejny odcinek, no bo stąd, jak już mamy ułożoną norę, to jest kolejna lokacja, która powinna być w miarę blisko, a też nie będzie jakaś wielce skomplikowana i będzie to oczywiście dom Lovegoodów. Nie wykluczam, że samą norę jeszcze troszeczkę pozmieniam. Jest kilka rzeczy, które chciałbym zmienić. Zobaczymy, czy i w jaki sposób mi się to uda zrobić. Ja ogólnie nie jestem jakoś zniesmaczony jej wyglądem. Nie jestem też tak w 100% zadowolony, ale myślę, że nie wyszła najgorzej. Nawet jak się przyjrzymy, widać gula w środku. Podejrzewam, że z drugiej strony też może być go widać. I to będzie taki fajny stalker. No dobra, nie widać go. No teraz go widać.
No ale z dołu go nie widać. Mimo wszystko myślę, że wieczorem wygląda to całkiem fajnie. O, w szopie chyba nic nie ma, także raczej no, zostawiłem pustą, nie wstawiałem żadnych mioteł. Także myślę, że to będzie tyle. To nie jest duża lokacja, tak jak mówię. Nie zajęła mi dużo czasu budowa, zajęło mi dużo czasu zebranie się do budowy, ale w końcu jest. Myślę, że teraz, jak już wziąłem się za uniwersum, to może jakoś to pociągnę. Też bardzo mnie zmotywowało do roboty rzucenie wam na Facebooku terminu, w którym chciałbym wam wrzucić odcinek, więc zapraszam was na mojego Facebooka, postaram się być może jakiś następny termin wrzucić i może to będzie kolejną jakąś taką mobilizacją. Umówmy się tak, że wstępnie rzucam wam taki termin, że chciałbym jeszcze teraz, jeszcze w listopadzie coś wrzucić. Jeszcze w tym miesiącu chciałbym wam pokazać dom Lovegoodów. Myślę, że to jest dobry mobilizator. A na razie dzięki wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!